Siemaneczko, witam na kanale, jestem Bartul, oglądacie 22 odcinek serii Zagrajmy w King's Bounty 2. Przed nami dosyć ważna decyzja, czy ubijemy Interę z Damianem, czy oczywiście odzyskamy ukradziony towar. Także każda ta decyzja wiąże się z osiągnięciem na Steamie. Natomiast ja tutaj będę oczywiście walczył i sobie ten towar ukradziony skonfiskujemy. Tylko jeszcze nie wiem, jakim oddziałem będziemy walczyć. Ewentualnie można by tu było jeszcze wziąć jednych łuczników. Zamiast na przykład wilków. Łucznicy, uczniowie, duchy światła. Albo może nie tak zostanie. Dobra, jedziemy z koksem. Aha, jeszcze jedna rzecz. I tutaj możemy sobie morale wbić na wyższy poziom. Okej. Okay. Tych damy tu, tych damy tu. A tych damy tu i tych damy tu. Dobra, oczywiście wbijamy sobie tutaj ten strach, nie? Okej. Nie wiem, czy ten ognisty promień się opłaca, czy nie. O tym obrażenia zadajemy znikome. O! Odporność 25. Zaatakował nie będę, ale możemy sobie ewentualnie tutaj podejść trochę bliżej. A! Chociaż nie, gryfy nie zaatakowały. O, shit. Ajajajajajaj. Czekajcie, bo tymi atakujemy, dobra. Tutaj jednego załatwię, tutaj tych nie, może nie będziemy tukli. Jest, super, dwóch. Wzmocnienie pancerza. 0 na 1. 1. Kurde pieczone, no. Wiecie co, nie ma za bardzo kogo zaatakować, chyba że tego. Może by było podejść. Zwróć uwagę, że jest strach, więc przeciwnik nie można zaatakować. Sto dziesięć. Niedobrze, niedobrze. Tu zabijemy jednego. Czekajcie, tego golema atakować, czy nie? Atakujemy może tych skarlów.
to małe obrażenia. 96, 128. Przywołanie ducha wiatru. O, ale tego wiecie co, nie będę używał, bo nie mam tego czaru przyłączonego. A właśnie, leczenie miałem wziąć, żeby nie stracić wilka. A w sumie wilk będzie miał leczenie. Dobra, wilk będzie miał leczenie przecież. Jednostka zadaje dodatkowe 30% obrażeń. O! Dajmy to. Zobaczymy, co z tego będzie. Obrażenia od magii 3. Kuźwa, leczenie goś dał. Ja pierdziu. Jaki kurde fuks. Niestety tu mi zginie jeden niedźwiedź. Nie wiem, czy warto to. A może dajmy. Cholera. Dobra. Trudno się. Jakieś straty muszą być. Bez tego się nie obejdzie. Wiecie, jak mi nie zostanie, jak wszystkie jednostki zginą, to nie będę miał, nie będę mógł wskrzesić. Także tak to działa. Słabe te obrażenia, ale 350 tu jest, aż o matko. Nieźle. Przeciwnik miał być mega trudny. No w końcu wilki mogą atakować. O cholera, jakieś nasycenie ogniem. Wiecie co, ja muszę tymi ucieknąć, bo goś kuźwa w ogóle życia nie ma, chyba że go będziemy leczyć. No i pozamiatane. W końcu. Miał być ciężko, ale nie jest ciężko. Kurde, no nie trafię. Ale pech. Tym to ja uciekam, bo mało życia, żeby mi tamci nie trafili. Nie wiem, czy jak można sprawdzić, jakie są te nałożone. A tutaj widzę chyba. A nie, nie, to nie są te efekty. Bez sensu. Wilki teraz. Wilki, jak tam życie mają, mają sporo. A jak zginie jeden, to trudno. Jest jeszcze jedna tura. Kurde. A to ja wolę chyba się chyba tych zaatakować. Niedostępne. Aha, bo many nie mam. Ha.
Przyspieszenie to nie. Ognisty promień, tego mam dużo. Nie, dwie sztuki. O kurde, to mu nic nie zadam, żadnych obrażeń. Tutaj nic nie zrobimy. Ewentualnie leczenie. Jak tam nasze jednostki potrzebują leczenia? Strefa kontroli, dobra. Oni chyba atakują. A, tutaj idą. Okej. Okay. Uciekają od naszych niedźwiedzi. Leczenie, dobra, spoko. Lubię leczenie. Tak podchodzę tutaj. Ja cię pierdziu, no nie. Co za kuźwa pech. Żywy ogień 3? Co on tam? A to jest niedostępne. Mam nadzieję, że przeciwnik nie puści jakiegoś czaru jeszcze na koniec. Żebym kuźwa nie stracił pół oddziału. To byłoby fajnie. Dobra, ale mi się udało. Spoko. Nie straciłem za dużo działów, oprócz tych magów. Żywiołaków, zwycięstwo. Następny poziom. 2700 zdobyłem, 2100 muszę wydać. Mamy tutaj jeszcze perłę, trochę many i o! Rękawice. Ale słabiutkie. Zwróćcie ukradzione golemy. Dobra, wiecie co, zanim jeszcze opuścimy tą miejscówkę, to tutaj pochodzimy trochę i posprawdzamy. Aha, wiecie co, bo nie wiem, co tutaj ten gostek ma na sprzedaż. Dowodzenie, kurde, i pancerz 2, krasnoludzki pancerz bojowy, za cały zestaw otrzymujemy jeszcze tutaj coś, rzuca na początku bitwy czar kamienna skóra trzeciego poziomu, całkiem fajne, rzuca na początku bitwy czar dezorientacja trzeciego poziomu, sprawność bojowa 3, pancerz 1, trafienia krytyczne 2, my mamy chyba lepsze niestety sprzęt, także tutaj nic nie kupimy. Ale można mieć to na uwadze, żeby tutaj ewentualnie przyjść, abyśmy chcieli jakiś zestaw stworzyć. I, as a representative of the Artisanian Mission, treat experienced masters with the utmost of respect, as well as young talents. What do you have for me this time? The enchanted necklace of Rosamund the Verano. And the invisible shield. Yes, the shield. We also have the Sarpanaran spear. It's about 500 years old. All broken, but still sharp. And all covered in some writing. Wonderful.
Bring it to our rendezvous point next night. Master Damien will be very pleased. Pana Damiana już nie ma. Looting. Don't say that. We don't break any laws here. We are fishermen. Our nets brought in a dead... quite a catch. The sea itself gave us those things. How can we refuse the gift of the gods? Your tongue's going to get you in trouble, boy. Aha, tu tegoś... Dobra. Nic nam nie zaoferuje, nic nie nam nie sprzeda. Opowieść o krasnoludzie, wikarze między Good York i kamieniu Jolund, część druga. To jest chyba... A nie, myślałem, że to jest związane coś z zadaniem. Dziś znów pojawiły się śpiewające ryby, jedna zielona, inna niebieska, jeszcze inna żółta z czarnymi paskami. Zielona i niebieska zaśpiewały dwie nuty, ale ta żółta całą oktawę. Co to za stury, kurde bela. Panie. Te jednostki to ja mam. O, czekajcie, bo ja mogę wilka sobie kupić za 4300. Widzicie, zrobiliśmy poziom. Teraz mogę mieć więcej jednostek w armii. Jeszcze sobie coś zobaczę. Wiecie co, ja sobie tak poprzerzucam. Tutaj możemy gryfa jeszcze kupić, widzicie, za 4 koła. To, że gryfy mogłyby zostać. Pradawne wilki 3 sztuki, gryfy 3 sztuki, niedźwiedzie 5 sztuk. Zwróćcie uwagę, że tu mamy 3400 dowodzenie. Także całkiem nieźle. Tutaj chyba więcej tych niedźwiedzi już nie mogę mieć, z tego co widzę. Jest limit 5 sztuk. Nasze dowodzenie wynosi 3450, także tutaj widzicie 2650 plus 530 jest jakieś 200, 300. Także 6 tutaj niedźwiedzi niestety nie można mieć więcej. No szkoda. Tak samo kusznik chce maksymalnie 10 sztuk. No dobra, utraciliśmy sporo złota. A czekajcie, bo tu jeszcze jest coś, co możemy aktywować. Tu spoczywa mój kot Jerzy, uwielbiał świeże ryby, nie znosił szturchania miotłą. O, 75 punktów doświadczenia, super. Zwróć ukradzione golemy. Także zróbmy to szybko. I zaraz się bierzemy za kolejne zadanie. Usuwam niekorzystne efekty spowolnienia lodowych promieni, błyskawic, burz ognia, magicznych kajdan, zamrożenia i innych czarodziejskich niedogodności. Pukać 6 razy o świcie, ceny zależne od przypadku. Ok. Aha, bo mamy poziom, to mamy też umiejętności do wydania. Dobra, śmigamy. Tutaj na goste chyba to nic nie ma na sprzedaż. Gdzie to ja muszę wrócić? Tutaj. Dobra, skorzystamy oczywiście z szybkiej podróży, która jest tutaj dostępna. O, ten z nich chce z nami już rozmawiać. Dopiero mu pomogłem odzyskać sklep. Gra jest po prostu fantastyczna, naprawdę. Gdybym wiedział, że ta gra jest tak dobra, to bym już ją wcześniej nagrał. Tu mamy te golemy. Całkiem w sumie też niezłe, bo na pierwszym poziomie mają... Są w ogóle jednostki z trzeciego poziomu, a ten nawet jest z czwartego. 1200 dowodzenia, no nieźle.
drogi jak cholera. 3000 jedna jednostka. Oh, wait a moment. Are you heading to the mage factory? Aha, yes. Czekajcie, bo to jest zadanie poboczne. But please, hear me out. My assistant stayed behind at the mage factory. I need you to find him. Slow down there. Who? Why? I am a golem master. I was to deliver new golems to the Royal Guard, but foolishly forgot the tabula of Tinsiduncheon. Without it, the golems will never awaken. Can we stick to layman's terms? Anyway, the tabula is in the hands of my assistant, who remained at Montpatri. If you could search for him, or he might have left some notes. The lost tabula must be found, or else the guard won't get its sentry golems. See? After the disaster, Legate Horus took me in and refused to give me up to the officials and all the rest of them. I can't let him down. No way. O matko, jakie zadanie. Wskrzeszenie? Ale wiedza magiczna 170 jest potrzebna. Ja pierdziu. Jakie czary, kurde. 380, 510. Nawet mnie tutaj nie stać na te czary, żeby to używać. No nie jestem magiem. Jakby nie było. I found something at Windy Port. I think you're going to like it. And by something do you mean our sentry golems? They were packed up and ready to be hauled to Artisania. But I intercepted the shipment and put a stop to their skullduggery. I had to fight a few mercenaries. But here are the golems, safely returned to their proper home. By the ninth element. Those Artisanian snakes came that close to succeeding in their plan? You've no idea what havoc they could have wreaked with such weapons. It would seem you've earned my trust, insofar as anyone can be trusted these days. Can I proceed to the mage factory now? Yes, take the bridge to the gate. I'll remove the charm as soon as you approach. Okej, okay, punkty porządku 4. Punkty porządku aż 4 zdobyłem? O kurde. Siedem punktów. Kurczę, to bym sobie wziął to, ale to jest... Wiecie co, żeby to odblokować, to muszę mieć przewagę trzeci poziom i obronę trzeci poziom. I przewagę trzeci poziom. Muszę mieć cztery punkty. O, można by sobie wbić czar magii, powietrze i ognia na trzeci poziom. O, dobra, na razie sobie to zostawię, zastanowię się co wbić. Dostać się do mega fabryki. Zwróć uwagę, żeśmy tego zadania jeszcze nie zrobili do końca. Łamanie kwarantanny. A tam na pewno nie będzie łatwo. O kurde, jaka grafa. Oh shit. As if everything had decayed. Dziennik mega fabrykanta, wydanie pierwsze. W tym miesiącu nasza wspaniała mega fabryka rozpoczyna produkcję nowoczesnych przedmiotów magicznych. To osobiste polecenie naszego ukochanego księcia Adrianna. Warsztat szklarski wyprodukował 6 dzbanów na manę XXL z zaklętego kwarcu. Nie było to możliwe, gdyby nie pomoc mistrza Normana z warsztatu Kowalskiego. Osobiście wykuł on uchwyty i inne narzędzia niezbędne do ich stworzenia. Żona Normana, Lindsay, ozdobiła je niezwykłymi wzorami przedstawiającymi scenki z polowania ojca naszego króla. Za dokonanie to mega fabryka otrzymała od korony nagrodę w postaci 3 beczek doskonałego wina z królewskich piwnic. Niech żyje nasza mega fabryka i jej mistrzowie. Okej. Okay. Kurde, jakie tutaj ponuro. Przyjrzyj się mega fabryce. Ukochana, mój umysł i serce są niespokojne, kiedy nie przybyłaś.
się ze mną spotkać. Poczułem się zraniony, ale to, co stało się potem w megafabryce, coś doprawdy potwornego. Aż trudno to ubrać w słowa. Rytuał jedności nie ma nic wspólnego z tym, co opisywali kłamliwi kamraci DuPonta. Ciała uczestników zostały przejęte przez duchy nie z tego świata. Ludzie zamienili się w zwierzęta, w coś gorszego od zwierząt. Co mam zrobić? Dokąd się udać? Czy zechcesz mnie przyjąć? Twój te. Matko i córko. Czekajcie, bo tu klatki nam spadły trochę. Ale nic na to nie poradzę. Mogę ewentualnie patrzeć w dół. No, księgi nie będę wam czytał. Znajdź wszystkie części opowieści o Renaldzie. Wojna Maximusa III. Manewr Renalda Powabnego. Dziennik Lawdenta, pierwszy wpis, Baron DuPont. Nie mogę przestać o nim myśleć. Ten pamiętny wieczór wciąż tkwi mi w pamięci. Baron bierze moje dzieło, szybko je studiuje, uśmiecha się. Radzi, abym zwracał większą uwagę na formę. W końcu to poezja, a ja patrzę na niego z zapartym tchem i spijam słowa z jego ust, jak jakiś zakochany dureń. Dobra, resztę sobie doczytajcie. O, kolekcja dzienniki wyznawców. O kurde. Ta miejscówa jest tutaj kuźwa ogromna. Czekajcie, nie wszystko naraz. Znowu się tutaj... Na razie robimy to. A, to jest zamknięte. Czekajcie, bo ja muszę iść tam. A tutaj mam jeszcze jakieś zadanie chyba poboczne. Dziennik Lowenesa, drugi wpis. Kolekcja dzienników wyznawców. Dobra, mamy 2 na 10. No, będziemy musieli tutaj dobrze to wszystko przeszukać, żeby znaleźć wszystkie te dzienniki. No co jest grane? Tu byłem? Tu byłem, dobra. Tu coś leży. Tu jest ten przedmiot. Jak on się tam nazywał? I need to put it back in place. Looks like the poison is seeping out. Pocałunek wdowy. Pełna trucizna retorta, właśnie to się nazywa. Ale czekajcie, jak sobie tutaj weźmiemy to zadanie. Weź retortę. Toxic. I need to take this back to Palatinus. Wiecie co, można by wrócić w sumie. Dziennik Lowenta, trzeci wpis. Dokładne szczegóły są po ostatnich wydarzeniach kompletnie niezrozumiałe i nie ma nawet komu tego wyjaśnić. Paskudna sprawa. DuPont kilkakrotnie uraczył nas swoją obecnością. Napisał też do nas kilka listów. Jakże wspaniałe sprawił z początku wrażenie. Moi przyjaciele, jesteście doprawdy wyjątkowi. Widzicie piękno i akceptujecie prawdę, mówił. Napełniano nas to dumą, niczym sierotę, którym dostał od kogoś znoszoną koszulę. Niecierpliwie oczekiwaliśmy dnia rytuału, w którym to miała nastąpić jedność, miała nas zespoić, otworzyć nasze umysły, serca i dusze na siebie nawzajem i na cały świat. Czyż nie tym jest właśnie poezja? Jak ja mogłem wierzyć w ten bełkot? Dobra, mamy kolejny... 3 dzienniki zebrane. Wiecie co, ja się chyba wrócę tutaj, zrobimy tutaj pocałunek wdowy. Uuu.
A to skarbiec. Myślałem, że jakaś winda może gdzieś nas zaprowadzi na dół. O kurde. Tu też jest winda. Ale nie ma tego. Nie działa chyba. Zniszcz pocałunek wdowy. Okej. W takim razie to chyba sobie zrobimy to zadanie, a wrócimy tutaj za chwilkę, bo mamy jeszcze trochę czasu. Otrzymaliśmy jeszcze zadanie tutaj od tego całego, jak on się tu nazywał. Maga. Znajdź asystenta dealera. Tabula Tinkindintu. Kuźwa, może sobie język połamać. Dobra, zniszczmy ten pocałunek. Boże, zniszcz pocałunek w dole. Tak, dobrze mówię. Strasznie tam jest, wam powiem, masakra. Użyjemy szybkiej podróży, przeniesiemy się. Także zwróć uwagę, i mamy więcej punktów dowodzenia tutaj. To na przykład te jednostki już się mało sprawdzają, bo możemy tutaj mieć tylko 2650 punktów, tak, tą jednostką. Tą 2400, a tą 3000, więc już jakby trochę tracimy, bo możemy dać jakby mocniejsze jednostki, które wykorzystają jakby w 100% ten dowodzenie. Czyli musimy po prostu generalnie mieć jednostki na wyższym poziomie w ten sposób. Okej. Gdzie był ten szybka podróż? A tutaj. Nie wiem, czy damy radę to zadanie jeszcze zrobić do końca. Przenieśmy się tu. Oj, ta kamera się kurde psuje zawsze, jak ten kąt podjeżdża. Ursula, if memory serves, to what do I owe the honor? Listen, I am a spy. I was sent to Marcella to infiltrate the court and uncover royal secrets. Unfortunately, I succeeded and married Albert Crespin. It was through him that I came in contact with Palatinus. That's quite a confession. I'm impressed. If you don't give me the retort, my employers will kill both me and Albert. He knows too much. He's also a kind and dear person. I've come to love him for real, even though you won't believe me. If it weren't for me, please. I can't lie to him anymore. I'll disappear forever, but I can't let him die because of my failings. Hmm. I'll think about your request. I don't like it for some reason. Pocałunek wdowy. Zniszcz pocałunek wdowy, albo daj pełną truciznę retortę Urszuli. No, oczywiście jej nie damy, tylko zniszczymy. You're not getting anything from me. Oh, creator. What? You're familiar somehow. What do you need? I brought a retort filled with Widow's Kiss. You said you needed it to destroy the poison. Ah, yes. You were the one bothering me while I was working. I remember now. There's no time to waste. I have everything prepared. Oj, 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 oj. It worked! The widow's kiss is no more! Please accept my heartfelt gratitude. If it wasn't for your timely assistance, I'd have failed miserably. What about the antidote? It seems you don't need it. Naturally. I used alchemical magic to eliminate the very idea of this poison. It's disappeared everywhere, including from my own system. All this time I've spent working on this formula, straining what remained of my wits. I'm so tired. I didn't know something like that was possible. I'm glad the poison has been destroyed, though. You've earned your rest. How can I rest, knowing that even with all my powers, I cannot heal my own daughter? I've lost the Crespin's gold somewhere. Now, I need to think this through.
There must be some ideas knocking around in this old head of mine. Cheer up, old man. Okej, sługa Nostri, odblokowano osiągnięcie. I think Ursula's artisanian. I need to find her. The first destination is Marcella. I hope Teresa's home safe. By the power of the elements. Why, she must assume I'm dead by now. To widzę, można było chyba zdobyć achievement. Też dając tą truciznę szpiegowi, tak? Dotrzeć do zamku Irock. Dobra, wracamy z powrotem. Zresztą zróbmy cięcie, będzie szybciej. Tadam, jesteśmy już na miejscu. Tutaj wszystko chyba sprawdziłem. Także tam, tutaj nie zjedziemy. Póki co. Także możemy się wrócić. Ojej, ojej, kurde. Like an echo of something. Kurwa, echo, jakiś kurwa smog. Tak się rozglądam i szukam tych całych tutaj wpisów, dzienniki wyznawców. Tutaj mamy jeszcze jakieś inne wojny Maximusa, część pierwsza i część trzecia. Chyba jedną udało nam się już ukończyć chyba. Tak, wojny Maximusa, druga część. Oh shit. Run, quick. Pokonaj nieco słabszy przeciwnik. O. Gra mówi nieco słabszy, ale jakoś mi się nie chce za bardzo w to wierzyć. Na razie może sobie to zostawię na jakiegoś trudniejszego przeciwnika, co? Tak, tutaj ma goś... A, łuczników ma tam z tyłu. Shit. Ja pierdziu. Czekajcie, no tak to nie bardzo. Tutaj nie zostawimy ich tutaj tak. Chyba. A, czekajcie, bo ja mogę tutaj w sumie podejść. Tu będziemy mieli dostęp do tych. A tym podejdziemy tu. Może uda mi się tych trafić. Jak nie, no to będę miał przesranę. Dobra, w pierwszej kolejności oczywiście robimy strach. Trzymane mamy tylko. Znaczy te jednostki generalnie widzicie, mają mało ten. To nie to. Weźmy sobie tutaj maksymalne ataki. No dobra, to jest. O, magiczny wir. A, tylko na te dwie jednostki strach padł. A cóż. Gdzie przeciwnik nie może nas zaatakować. Bo ma strach puszczony. Trafienie krytyczne. Cholera. Ja
pierdziu, jakie ataki mi zadaje. Shit. Aj, to było chamstwo. Niedźwiedzie. Nie wiem, czy ja tutaj dotrę. Niestety nie. Ale pięknie. Ale pięknie. A, tutaj jeszcze została jedna jednostka. Ale widzicie, ktoś ma strach i nie ma tego ataku, jakby, widzicie? Ej, fajne. A, jakie obrażenia malutkie. Może trucizna. No, możemy zatruć przeciwnika. Pancerz minus 25, nie wiem czy to. 949 obrażeń. Wow. Trochę tych straciłem niestety. Uczniów. Morale to jednak jest przydatna sprawa. Kurde, gościa przeżył. A teraz już tego nie przeżyje. W miarę łatwo poszło, ale gość kurde tymi czarami nas tutaj trochę skatował. This is unexpected. I rushed to get here because of the quarantine just to find the three of you already here. What's going on? We wanted to awaken the golems so they could protect us. Harvey tried it without a tabula. As you can see, it didn't work out. I shouldn't have bothered. We didn't find anyone, not up there, not here. The voices we heard were a figment of the imagination. You might be hearing actual voices. I've heard the survivors hid in the mines. Prince Adrian ordered me to bring them back to the Citadel. Really? Well, that does make sense. There are monsters roaming around the main entrance. I've never seen anything so terrifying. Perhaps they sense the living people inside and are lingering beside the bars like ravenous hounds. Thankfully, they can't enter. Those bars are heavy. Monsters, huh? You better get out of here as soon as you can. I'll take care of the monsters. No way. I came here to find Lindsay, and I'm not going anywhere without her. She might still be here, with the other survivors. Are you heading for the mines? Let's do it together. If you defeat those monsters, I'll open the entrance for you. You can't do it by yourself. If you need help, talk to Harvey. Maybe he can awaken the golems to help you. I'm sure he won't fail a second time. Or Rato here. He knows a passage to the mines that bypasses the main entrance. Handy, right? Bold as ever, huh? Stay behind me and try not to become a snack. Okej, okay, chwała Nostri. Chyba misja dobiegła końca. Tak, zakończenie, łamanie kwarantanny, zadanie ukończone. Nie spodziewałem się, że aż tutaj dobrniemy z tym zadaniem. Teraz tak, przebij się głównym wejściem do kopalni, albo znajdź inne wejście do kopalni.
Aha, czy tu jesteśmy? Dobra, moi drodzy, jeśli chodzi tutaj o ten wątek. Zwiększa skuteczność leczenia o 20%. Doświadczenie bohatera. Dobra, chyba te punkty sobie zostawię na razie. I heard Lindsay's voice near the main entrance. It was as though she was calling for someone. Are you sure it wasn't someone else? I don't know. It might have been my imagination, but I have to see for myself. No, czekajcie, bo ten nam daje tutaj... Dobra, to nie będziemy z nim rozmawiać. Aha, tutaj potrzebna jest z kolei, widzę, dźwignia. O cholera. Czekajcie, którym też żeśmy przyszli w ogóle? Muszę obszarzyć miejsce, gdzie przyszliśmy, bo się zgubiłem. Zwołuję rozproszenie. Dobra. Coś nie ma tych dokumentów tutaj. O, jest. Sakwa ze złotem. Aha, tędy żeśmy przyszli. Dobra, okej. Okay. Widzę. Zwój odczytaj. Dziennik Lowenza, czwarty wpis. Okej, okay. Oto nadeszła noc rytuału. Ludzie Duponta przynieśli jakieś wyjątkowe kryształy many. Pierwszy raz widziałem takie na oczy. Sądziłem, że będzie to jakaś wielka ceremonia, śpiewy i tym podobne. Zamiast tego jednego z nowo przybyłych zaczął po prostu czytać na głos z księgi. Inni rzucili czary. Lindsay słuchała ze łzami w oczach. Jej mąż Norman był nieobecny. Zdaje się, że ukrywał przed nimi udział w całej sprawie, a potem zaczęło się naprawdę. Portal, a może wyrywa w tkance rzeczywistość. Nie znam właściwego terminu. W wierszu napisałbym, że świat został zraniony i krzyknął z bólu. Ciekawe, czy Dupontowi by się to spodobało. Z rany tej zaś wylało się stado bestii. Dobra, mamy kolejny czwarty dziennik. Jeszcze potrzebuję 6 tych dzienników. A tutaj sobie możemy ewentualnie wziąć manę. Tak, i tutaj żeśmy walczyli z tymi golemami. A tutaj te przejście, gdzie mnie prowadzi? Aha, do zadania. O, szybka podróż tu jest dostępna. Zaraz sobie to aktywujemy. Dobra. To mi się przyda. To nie działa. Niestety z tego nie skorzystamy. No bo wiecie co, będziemy chyba kończyć ten odcinek już. Ewentualnie jeszcze możemy tutaj kawałek podejść. No, w następnym odcinku sobie zrobimy to zadanie, może nie w poszukiwaniu Lindy, ale tutaj to. Czyli tabula Tinkidunti. I może wrócimy się trochę i porobimy tych zadań pobocznych, wiecie, bo one są też ważne. Tutaj mamy jeszcze jakieś zadanie Rossens. Tu mamy próbę moralne. To też by się przydało zrobić w końcu tą próbę. Dzielnica robotnicza.
Szukam tych wpisów. Kroniki Flegiusa o wojnach króla Maximusa, śmiały czyn rycerza Rynalda, część druga. Zdeterminowany, by zlikwidować zagrożenie ze strony południowych nieumarłych, król Maximus wezwał pod swoją komendę krasnoludy z Rigern i elfy Sky Etern. Wspólnie przygotowali 300 okrętów i kiedy tylko ucichły wiosenne burze, wyruszyli nimi ku Nagaradzorowi. Przepraszam, Nagaradzorowi, tak dobrze mówię. Desantu dokonano u ujścia rzeki Mahandi. Niegdyś był to wartki ciek okolony pastwiskami, lecz magiczne płomienie z czasów smoczej wojny pozostawiły po nim tylko pył i skały. Gdyby król Maximus nie wysłuchał rad elfich druidów i nie zabrał zapasu wody, wyprawa do Nagaradzoru. Boże święty, co to kurde ma być? Można sobie język połamać. Dobiegłyby końca po 3 dniach. Mimo to jednak ruszenie z wojskiem naprzód nie było możliwe bez dostępu do studni lub źródeł dla wojska. Tutaj mamy kolejny wpis. Wróćmy się tutaj jeszcze. Okej, tutaj mamy chyba list. Panie Dindier, piszę ten list na wypadek, gdyby nie było mi dane dożyć naszego następnego spotkania. Trwają tu zacięte walki, nie jestem jednak pewien, kto właściwie jest wrogiem. Tabulę przekazałem najwierniejszemu obywatelowi, jakiego znam, człowiekowi oddanemu całym sercem koronie miejskiemu Golibrodzie. Na pewno dobrze ją ukryję. Muszę poinformować, że ktoś podjął próbę kradzieży tabliczki. Nie wiem, kto ją zlecił. Podejrzewam jednak artyzańskich szpiegów. Przeklinać ich będę do swojej ostatniej godziny. Mam nadzieję, że otrzyma pan ten list na czas. Zrobiłem, co było w mojej mocy, by ochronić tajemnicę królestwa. Moje sumienie jest czyste. Oby potomkowie zapamiętali moje imię, pański sługa S. Assistant didn't make it, but according to his letter, I need to find the barber. I should watch out for the sign. Czekajcie, bo to w tym momencie to... Aha. Znajdź tabulę w megafabryce. Moi drodzy, także to kończymy odcinek. To byłoby na tyle. Tak mówię, to zadania, które mamy w tym momencie aktywne, sobie zrobimy w następnym odcinku. I prawdopodobnie na razie... O, co to jest to? Aha, porozmawiam o przebudzeniu. To tego nie będziemy robić. To zadanie sobie na razie zostawimy, bo ono jest... To... jest to zadanie główne. Także wrócimy się troszeczkę tutaj i porobimy te zadania poboczne, które zostały. Zwróć uwagę, że trochę tych zadań tutaj jest. Także to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.